piękna fontanna za nami, piękny budynek, no nie jest tylko liczyć na szczęście. Tak. Ile to jest szczęście dodać szczęście? Dronowanie. Oczywiście, robimy dzisiaj tak. Liczy się ilość, nie jakość, bo jakość mamy już w sobie. Tak jest, mamy tak. Coś jeszcze? Nie. Dzień dobry, witam w nowym odcinku, a raczej witamy, ponieważ to Drono Trip numer 9. Wow. Znajdujemy się w Rydzynie i w ogóle na tych budynkach widziałem, że daty są, popatrz, 1907 rok. Nie no, w ogóle fajny jest taki, fajny, urokliwy ryneczek obok zamku. I Urząd Miasta też w fajnym budynku się tu znajduje. Bardzo ładnie to wygląda, mi się tutaj podoba. Także co, rozpoczynamy Drono Tripa. Tomek zrobił pyszną herbatkę z miedzikiem. No i co, lecimy dalej. Znajdujemy się pod pałacem Bendlewo. Ty już to, Tomaszu, robiłeś raz chyba, co? Tak, tak. Byłem tu ostatnio na misji pociągowej w okolicach i zahaczyłem o ten. Przypadkiem właśnie. Przejeżdżałem, patrzę, piękny pałac, tylko że nie wjeżdżałem tu do środka tak jak ty, tylko tu z zapłotu. No, ale fajnie, bardzo ładnie wygląda i w ogóle ta fontanna jest bardzo ładna. To w ogóle jest co to? Wydział matematyczny jakiś? Tak, Polskiej Akademii Nauk, Wydział Instytut Matematyki. A, no super, no tutaj można się uczyć, nie? A. Wydaje mi się, że to już takie ostatnie podrygi lata. Jest jeszcze ciepło dzisiaj, no ale wiaterek przywiewa już trochę chłodniejszy. Także myślę, że kolejny wyjazd już nie będzie taki wspaniały, że trzeba będzie, że będzie można chodzić w klapkach, krótkich spodenkach i krótkim rękawku. Chociaż mam nadzieję, że jednak tak będzie. Wylądowaliśmy właśnie w pałacu w Głuchowie. Tak jest. No i którą spotkaliśmy, powiedziała, że w środku są ruiny, natomiast na zewnątrz wygląda no, bardzo ładnie. Chyba ktoś się nim zajmuje, albo może to takie mylne spostrzeżenie. Nie wiem, w każdym razie zdrowaliśmy go tylko z przodu chyba, no i ja na pewno, a z tyłu nie. Z tyłu nie było nic ciekawego. Chyba nie, czyli było tak ciemno, że nie widziałem, czy było odnowione, czy też zostały stare. Drzewa były za blisko. Nie dało się nawet lecieć. Tak, ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz na temat ostatniego miejsca, w którym byliśmy. Bendlewo. I tam trafiłem na drzewominę. Czym jest drzewomina? Teraz pytanie. Czy drzewo mina, czy drzewo mina pisze się razem? Myślę, że z myślnikiem może. Wiesz, czym jest drzewo mina? Nie. No, gatunek roślin, który przeszkadza droniarzom latać. Ale chodzi o to, że ja zazwyczaj jak lecę, to mniej więcej sprawdzam, stopuję sobie drona na pewnym pułapie i obracam się prawo, lewo, czy nie ma nic, żebym leciał półłukiem, no nie?
No i tutaj zazwyczaj jest tak, że drzewa są na jakimś pewnym pułapie, przykładowo tam 35 metrów, coś takiego, no nie? A tutaj drzewa były na równym pułapie, ale jedno drzewo można teraz zobaczyć na przebitce. Jest takie, no wystającą taką gałęzią z takimi... Pokazywałeś mi, nie spotkałem się z czymś takim wcześniej. Ja tak też nigdy tego nie widziałem, dlatego mówię, że drzewo mina, bo wystawiasz peryskop, jak ja to mówię, sprawdzasz lewo, prawo, o dobra, tu jest czysto, nie? I lecisz na pułapie 35 do 37 metrów, znaczy, a to nagle... Tyłem sobie możesz latać, bo wiesz, że nie ma nic z tyłu. Nie? No, a tu nagle bomba. Psz, uderzasz w drzewo i znajdujesz drona na koronie drzew. No, wzywasz podnośnik i dalej historia wiadomo, jak się toczy. Drzewomina. No drzewomina. Słownik droniarzy. Trudności? Jaki poziom trudności? Cholera, no od przodu to jest prosty, ale od tyłu, no nie wiem, czy tutaj... Trzy, dlatego, że tutaj są drzewa i te drzewa, no trzeba było, ja zrobiłem takie ujęcia z dołu też, więc może to było jakieś troszkę trudniejsze. A poprzedni z 7? Bo trudny łatwy, był? Będ lewo, łatwy. No to łatwy to jest w ogóle dwójka. A dwójka, czyli mi się ciągle myli, czyli no. Łatwy to mniejsza wartość, trudny tak. Wyższa. No tam czyli dwójka. Tak. No. Zamek von Treskow, położony nad jeziorem, bajkowy zamek, no, piękne miejsce znalazłeś. Tak, i w ogóle taki, no, piękny ma kształt, nie jest gdzieś tam rozlazły w drzewa, jak to mówię, tylko jest nie za duży, nie za mały, no i taki bajkowy. Ty w Niemczech pewnie widziałeś podobne takie, ale ja tu w Polsce takiego nie widziałem. Znaczy w ogóle rzadko zdarzają się takie zamki, nawet nie wiedziałem, że... No, w takim stylu są te zamki, ale jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Także no fajnie też, że ten, tutaj pan właściciel się zgodził, żebyśmy sobie polatali i to się ceni, że przyjeżdżamy i nas miło goszczą, nie? Znajdujemy się w Muzeum Fiedlerów, a dokładniej w Muzeum Arkady Fiedlera. No i powiem szczerze, że nie jest to takie łatwe, żeby tutaj polatać FPV-ką. Ładnie to tutaj nawet wygląda. W środku z ziemi. Tak, ale... No ciężko mi nawet ująć coś awatom, no bo jak tego Sfinksa tutaj, no, przepraszam, tą postać tutaj skręcę. Pan, który wyrażał zgodę, no też był taki trochę właśnie zdziwiony tym, gdzie tu chcemy polatać, no ale myślałem, że troszkę to większe. Niemniej jednak bardzo klimatyczne i na pewno ciekawe, w środku jest pięknie. Zasięg jest, mówi właśnie. Fajnie, że jest zasięg. No to fajne ujęcie. Cóż, lecimy dalej chyba, nie? Nic jak, więcej tu nie zrobimy. Jak polatałeś dookoła, dało się? Zasięgowo jestem zadowolony. Ale jest trochę ciemno, słońce nie świeci. No. Taka miejscówka na trening FPV. Ja myślę, że to jest miejscówka po prostu na pozwiedzanie. O. Na przyjście, zobaczenie tutaj, co się działo. Obejrzenie tych wszystkich, nie wiem, posągów, żeby ich nie obrazić. No i przede wszystkim zapoznać się z tym, co tutaj robił Arkady Fiedler. Patrz, dom Prus sklonowany metodą in vitro. Zobacz. No i co powiecie przeciwnicy in vitro? Wielkie drzewo? Wielkie piękne drzewo, piękne. Można? No, silne. Ciekawe w ogóle ile lat temu sklonowano. Ciekawe, czy będzie tak samo kochane jak inne drzewa. No, myślę, że tak. Jak ci się podoba to miejsce? Duże przestrzenie, ale
Wygląda no, filmowo jak na mnie. Była taka z góry nie za bardzo, tak? Bo taka płaska, ale front tak. I z tyłu ogród. Tak, z frontu robi super wrażenie. Dla mnie jest to tak bardzo, bardzo filmowo. No, wyglądam tak majestatycznie. Masz tego żołnierza na górze? Mam. No, ja też. Tam. Tylko pewnie nie z takiego bliska jak ty, ale no, mam. No, nie wiadomo, nie? Nie sposób nie nagrywać się w tym miejscu jeszcze raz, bo to nasz drugi drobnotrip, w którym jesteśmy tu drugi raz. Tak, kiedyś tam staliśmy. O, mały grzyb. A to grzyb. Kiedyś staliśmy tam, a gdzie jesteśmy? W Kurniku. I to tamten drobnotrip chyba w ogóle nie wyszedł. Bo to był albo numer... To był numer 4. Numer 4... No nie wyszedł. Nie wyszedł, tak. Więc tego nie mogliście widzieć, no ale my widzimy to w swojej własnej głowie, w swoich własnych głowach. A w zasadzie no, nie można widzieć w swoich innych głowach. Teraz to widzę. Także no, te rowery zrobiły na mnie ostatnio wrażenie. Nie wiem jak na tobie, fajna sztuka. No jest kawał sztuki, nie? I co? Cieszysz się, że będziesz po raz trzeci latać tutaj? No, średnio, nie? Ale zrobię to dla ciebie. Bardzo ci dziękuję. Całować cię nie będę, ale okej. Okay. Spoko. Nie no, mieliśmy ile? 10 minut drogi z poprzedniego miejsca, także no... Specjalnie byśmy musieli przejechać tędy, żeby... Nie no, zróbmy to, bo to jest warty uwagi, fajny zamek nad wodą. Co się też nieczęsto zdarza, że jest... To jest zamek na wodzie, także ja lubię zamki na wodzie. No okej. Okay. A tutaj będzie mój pierwszy raz, bo za pierwszym razem byłem bardzo zmęczony i już mi się nie chciało go kręcić. I Tomek wtedy skorzystał. Ale też go nie wrzuciłem. Nie? No nie. Dlaczego? Ale drugi raz tutaj byłem sam i zmontowałem film, który dopiero wyjdzie, powiedzmy, za tydzień. Już jest przygotowany i czeka na swoją kolej. Okej. Okay. Ale... Ale może go zmienię i o te ujęcia co teraz zrobię. A może. Ale widzowie, żeby się nie zmylili, bo film mogą oglądać na przykład za rok. No właśnie. Więc to... film już prawdopodobnie może być na Tomka kanale. No właśnie. Czas inaczej płynie. Tak, w internecie, tak. Dobra. Lecimy. To co, rozmawialiśmy na temat trudności tego zamku? Tak. Znaczy to zależy jak ktoś chciał schodzić, nie? Bo schodziłeś niżej gdzieś tu, bo no jednak drzewa są blisko, tak? Tak, drzewa są blisko. No ta fosa jest dosyć fajna, więc ja w sumie nisko nie schodziłem i byłem tylko na pułapie, no, że tak powiem, dachów tego zamku. A pomost widziałeś? Nie, nie widziałem. No, to taki pomost fajny jest z boku. No, ja z każdej strony starałem się go zrobić. Ładny jest, ładny jest. Ładnie jest położony, ale nie schodziłem niżej niż drzewa. Nie, no nie, ja tylko tutaj ten początek, czyli przy tych schodach zszedłem nisko, a tak to starałem się utrzymywać przy dachach. No i tak trochę z góry kątowo go brać. Poprzednio jak tu byłem, to nie było w ogóle żadnych samochodów, w ogóle ludzi. No i pozwoliłem sobie, żeby tu wlatywać sobie po tym mostku do przodu, do tyłu. Sobie. Teraz byłoby ciężej. No tak, teraz jest ciężej, bo jest jeszcze sezon wakacyjny. Co prawda jest już wrzesień, tak. A w zasadzie 1 września, więc no już jest po wakacjach, ale ludzi nadal jest całkiem sporo. No widać oblegane miejsce i musi być na pewno bardzo ładne. Kiedyś na pewno zajdziemy do środka. Ale temperaturowo jest 27 stopni, czyli mówię już, sezon letni się kończy, nie? Już niedługo będziemy ubierali grube rzeczy na dronotripa. Kufajki. Kufajki, no. Aktualnie Tomek dronuje pałac w Miłosławiu. Ja już skończyłem go dronować. Trochę, no tak, z niektórych ujęć mógłbym powiedzieć, że przypomina mi taki no, pałac troszkę prezydencki. No nie wiem jaki, ale prezydencki. Tak. Taki monumentalny jest. Jest monumentalny, ale w zasadzie no tylko z przodu jak dla mnie wygląda bardzo tak. Ładnie. Z tyłu... Z przodu i to jeszcze na szerokim kącie chciałem ci się wcisnąć. Tak, tak. A jak z trudnością tego miejsca?
bardzo łatwe. No, no co tu zrobić, nie? No, tak naprawdę front tylko i to jeszcze z tym ogrodem ładnie wygląda i tą flaga. Ta flaga robi pół roboty, no o. Tak, flaga robi pół roboty, a zresztą no ja lecę cały czas tą swoją metodą. Od dołu. No, no co, dron nie służy tylko do latania z góry. Nie, no jasne, i to fajnie wygląda od dołu. No to jest tak, jakbyś miał, wiesz, jakiś kran kamerowy czy coś takiego i byś się przesuwał, nie? No i wtedy wychodzi może jakieś fajne ujęcie, no zawsze coś. Nie, no ładne są takie ujęcia, no bo generalnie wszyscy robią z góry dronami. No, także już wiadomo, kto będzie po mnie kopiować. No. Od dołu trochę też tu tak dzisiaj trochę spróbowałem. No, ale na dronotripie zasady są inne. Później już ci nie wolno. No był taki mały dyskomfort, raz tam byliśmy blisko siebie, nie? Pierwszy raz to poczułem, mówię, kurczę... No bo jak są drzewa, no i wiesz, latamy nad drzewami zaraz, no to... I można też gdzieś, z dołu chciałem. No to można gdzieś się tutaj styknąć tymi dronami, a lepiej, żebyśmy się nie stykali, bo jeszcze mamy przed sobą trochę do zrobienia. No właśnie, a nie wziąłem drugiego zapasu. A gdzie teraz lecimy? Nie wiadomo. Nie wiem, właśnie. No właśnie, cała zasada dronotripa. Tak, lecimy przed siebie, otóż to. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych pozyskanych systemu monitoringu jest Muzeum Narodowe w Poznaniu. Monitoring obejmuje wnętrza pałacowe, otoczenie budynku, fragmenty parku oraz parkingu. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Wypraszam sobie. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. No można się odwołać i będą musieli skasować, nie? No co to za nagrywanie takie? No. Jak tam ci się podoba to miejsce? No tak... Nie no, fajne jest, tylko że już słońca nie ma. No właśnie, problem jest taki, że nadeszła jesień. No właśnie, no. Już było przez cały dzień fajne słoneczko, a teraz żeśmy przyjechali... Tak, ogólnie nie ma co narzekać, no bo mogłoby padać i byśmy w ogóle nic nie nakręcili, a tak naprawdę i tak mamy, że tak powiem, dobre zbiory, dobre plony, więc jest okej. No szkoda, że to słońce już teraz nie świeci tak, jakbyśmy chcieli. Pewnie jeszcze na chwilę się wynurzy, nie? No, no ale... na zachód wyjrzy i koniec. No, no ale jak nie ma słońca, to co? Płasko, nie? Trzeba będzie, wiesz, kolor busta używać. No ja myślę, że ten, że jak będzie płasko, to zrobię horror. No, nie, ja tam trochę podkręcę, ale no już to nie będzie tak? takie jak ładnie no by tak, było. No tak, bo nie ma żadnego kontrastu, wiesz, pomiędzy słońcem a cieniem. No ja z tego chyba robię horror. Tak, teraz właśnie włączamy ujęcia z horroru. Komu grochóweczki, komu suróweczki, talerzyki w lewo, prawo ładujemy, żwawo, żwawo. A na szyszeczkach? Aha. Gotowana na szyszeczkach? Na szyszeczko, w garnku proszę, grochóweczka, karkóweczka, rosołek, wszystko co pan sobie życzy. A daj pan jedno. A daj pan, masz pan talerz, masz pan łyżkę. A na drona pan da. A na drona, proszę, schok, los. Powrót do tej wspaniałej miejscowej po latach. Ja się bardzo ucieszyłem, że tu też, jestem. Naprawdę, ale żeś w ostatniej chwili skojarzył ten dziwny wjazd na Jądzie, nie? Bo tu wszystkie drogi prowadzą do tego miejsca. No, wszystkie znaki, naprawdę, wiesz jakie. Ale bardzo ciężko tu wjechać, nie? Tak, po prostu, tak. Bo z ronda jest od razu wjazd w bramę po prostu, tak od razu. Tak, no i pani nas odnalazła, że jesteśmy tutaj i nie wiadomo, czy możemy latać, czy nie. Zobaczymy.
Zakrzew. Zakrzew. Jak to znajdujesz? No trochę więcej drzew i liści, no, ale pięknie. Ale razem się bardzo ucieszyliśmy, jak rozpoznaliśmy to miejsce, nie? Bo wtedy to miejsce znaleźliśmy chyba też całkowicie przypadkowo, a teraz je rozpoznaliśmy przypadkowo. No i pół godziny wcześniej o nim rozmawialiśmy i dlatego też... Tak, o właśnie, no tak, rozmawialiśmy o nim, tak. No, no. I ja, jak przejeżdżałem i widziałem tabliczkę Zakrzew, to kojarzyłem to z tym miejscem, mówię, a to przypadek, nie? A ty patrz, to Rondo, nie? Ale żeś wypatrzył. No i w sumie to stało się naszym dzisiaj ostatnim miejscem, nie? Tak, tak, tak. Ale to też dlatego właśnie mamy sentyment do tego miejsca, ponieważ to był chyba Drone Trip 4, no nie? I byliśmy w tych rejonach właśnie, Kalisz, no w sumie w różnych, bo to nawet do Lichenia pojechaliśmy, nie? No, no fajnie, zrobiliśmy dzisiaj dużo miejsc, także ja jestem zadowolony, a ja ty też, jak? Bardzo. Też, tak? Mhm. No, no to super. Wydaje mi się, że to ostatnie miejsca będą takie trochę... No, horrorystyczne, thrillerowe, mroczne, no, ale zobaczymy. I co, robisz jednak zdjęcia i filmy? Tak, zdjęcia i filmy. Dokumentuję to i to. I panujemy. A to ja robię tylko filmy. Filmy, zdjęcia i panujemy. A, to jest profesjonalista. Nieważne co, ważne, że podronowaliśmy. Tak, skille i spokojnie. I spokojnie, nikt nas nie zaczepiał. No dobra, zobaczymy co będzie jutro. Do jutra. Ahoj. Jest za czyste niebo. No tak, tak, tak. Jest za czyste niebo i odcina się bardzo równo. Co wiąże się z tym, że nie ma chmurek, które by powodowały taki klimacik jakiś taki, no, który może chciałem osiągnąć. Takie wisienki. No, 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 słońce jest dosyć wysoko, jest ostre, no ale okej. Okay. Inaczej sobie wyobrażałem po prostu ten klimat, który zastaniemy. Ja inaczej sobie wyobrażałem umiejscowienie, bo myślałem, że on jest bardziej na środku tego jeziora, a on jest tak przy lesie. Tak. Tak. No, wiadomo, na pewno jest to ze względów ekonomicznych lepiej go tam było, niż jakiś most budować, ale myślałem, że on jest bardziej na środku, ale jak go zobaczyłem, że on jest przy lesie, to on nie jest tak w środku tam. No nie jest, no ale ładne. Ale bardzo dużo różnych kondygnacji, tak naciapane tego po prostu. No jakkolwiek robota jest bardzo dobra, nie? No, no i tutaj widzę, no... Też dookoła buduje jakieś knajpa tam, nie? Także no, samochody tu pędzą, ludzie chodzą. Co się dzieje? Co, jesteśmy przy Pałacu Raczyńskich? Tak. No i... Zadowolony jesteś? No nie, no bo tu tak na powitanie o zakazy tego, czego nie lubimy. Nie no, zakazu latania nie było, tylko trzeba było płacić, uiścić opłatę. Zakazy jakieś tutaj w sensie ten prywatny, zakaz wjazdu, o takich zakazach mówię. A, no, 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 ale trzeba było uiścić opłatę za fotografowanie w celach komercyjnych. No my w zasadzie nie robimy chyba tego komercyjnie, to jest pierwsza rzecz, ale no jeżeli... No, no dostaliśmy numer do kierownika w każdym razie i kierownik nie odbiera, no to tak... Jak nie odbiera, no to nie, nic nie będziemy robić. Przecież po co będziemy robić dobrze komuś na siłę, nie? No. Znajdujemy się w Obrzycku. Z Lukriwy jest rynek. Bardzo mi się podoba. Szczególnie tutaj ten budyneczek w samym centrum. Ale no, jak dla mnie myślałem, że przelecę się tylko FPV-em. I nie wiem, czy jestem zadowolony właśnie z lotów FPV. No ja nie jestem wybitnym lataczem, że tak powiem, bo robię kółka. Tu też nie ma za wiele przeszkód, przez które można przelecieć, także wydaje mi się, że to takie zwykłe wideo z nalotu i tyle. A tobie jak się tam podoba z normalnego drona? Takie małe, fajne miasteczko, no fajny ten budynek. I to jedyne tutaj. No nie? No i do jedzenia też ciepłego w sobotę nie można znaleźć na tym rynku, trochę jest to smutne.
Nie, no ładnie to wygląda. Kurde, no nawet chyba trochę żałuję, że ja nie latałem zwykłym dronem. No, ale powiem ci żart sytuacyjny. Idę po picie. Chciałem sobie wziąć Pepsi bez cukru, mówię, z lodówki. Mówię, jest Pepsi bez cukru z lodówki? Nie, nie ma. Z lodówki jest tylko zimne piwo, jak pan chce. Klasyk, no. Także sobota, godzina 11 z groszami, jak ktoś chce, to wiadomo, gdzie się udać. Po zimne piwo. Super. No super. I co można powiedzieć? Takie momenty są świetne na dronotripie, no nie? Tak naprawdę przyjechaliśmy obok i zaczęliśmy kręcić. Mówimy, brama zamknięta. No dobra, to zrobimy ujęcia. Zrobimy, mam nadzieję, fajny film. I lecimy dalej. A co się okazało? Wracamy. Brama otwarta. No to mówimy, dobra. Trzeba go dobrze zrobić. Tak. Jeszcze ten taki podlot tutaj z dołu będzie wyglądać super. I faktycznie, jak dla mnie wygląda ten podlot tutaj, dolot elegancko. I co się okazuje? Przyszło dwójka osób, no nie? I pan jakiś wracał. I my od razu już wiedzieliśmy po wzroku, że to... Pan właściciel. Tak, tak. Bardzo miły pan zresztą. Porozmawialiśmy sobie, no nie? Super. I no... Pozwolił nam polatać, żeby nie było. Mało to. Przyjechał ktoś z rodziny, chyba to był, nie? Brat chyba to brat, był. Brat, no. Brat przyjechał takim zabytkowym samochodem. Tak. No i Maciej tam się przeleciał za nim FPV-em. No. Może te ujęcia właśnie pokażę teraz. Kto wie? Raz, dwa, trzy! Tak naprawdę najważniejsze właśnie są takie sytuacje, że możemy sobie z kimś porozmawiać i widać właśnie tę pasję w tym człowieku, no nie? I tak jak mówiłeś w jednym z odcinków, że pasja z pasją powinna się gdzieś łączyć. I wydaje mi się, że właśnie w tym miejscu trochę pasja się połączyła, no nie? Bo pan się też zapytał o nas, jak tam o dronach. My też mamy punkty odniesienia, bo jeździmy po zamkach i też mogliśmy mu powiedzieć o innych. Tak. Ciekawe, czy oni śledzą też inne pałace, zamki, tak? No, pewnie wiesz, jest też zaoferowany swoim zamkiem, no widzisz, tu ma pałacem, przepraszam, bo tutaj ma na pewno sporo roboty, no ale widać całą pasję i całe serce włożone w ten obiekt, no kurczę. No, jest pięknym naprawdę, jest stanie, na pewno tak. Jest. I co najważniejsze jeszcze, przyświeciło nam słońce, ale były też chmury. No właśnie, których nie było wcześniej. Tak. I co, robią robotę chmury, nie? Robią, naprawdę. Jest lepiej naprawdę. Niż jakby było pusto. Pewnie, nie? Pewnie. Zawsze dodają takiego klimatu, smaczku. Dobra, lecimy dalej. Na wronki coś zjeść w końcu. No właśnie. No. Na razie. Tym razem jedzenie na dronotripie jest dosyć duże i niespotykane, bo zazwyczaj na trasach takiego nie jedliśmy. Nie, była pizza w Sandomierzu. A tak, w Sandomierzu. Ale całkiem dobra ta pizza była. Tak, zacząłem burgerka. Jadł pan? Oj tak, u pana byka. Tak, no i jedzenie po byku. Nie, dobra, było smaczne. Dobry smaczek. Tak. No to co, kawunia. Kawunia i lecimy dalej. On w ogóle widziałeś, jak jest położony? Jakie tak. Wody są? Jakie wody go otaczają? Widziałem, tam jezioro takie turkusowe, tutaj jakieś bagna, tu stadnina koni. No nie no, położony widziałem z góry, pięknie. Pięknie. Ja zastosowałem oczywiście metodę, że kręcę z dołu, ale no w zasadzie dlaczego by nie. I kurczę, wydaje mi się, że... Naprawdę jest, no z dołu jest, będzie jest co oglądać. No. Jest naprawdę piękny. Te hejby tutaj takie wmurowane, nie? To najbardziej na mnie mi się podobał ten z przodu, taki hejb na środku wmurowany. Taki. Tego nie widziałem, ale no i latałem normalnym dronem i FPV i nie wiem, które będą lepsze. Oczywiście jakościowo to pewnie wiem, ale no jestem zadowolony z jednego i z drugiego. Ja naprawdę nie spodziewałem się. Świetne, piękne miejsca. Trochę styl włoski był taki od tych schodków z tyłu. To wlatywałeś oczywiście. Hiszpania taka trochę. No ja też starałem się zrobić ładne ujęcia tymi schodami właśnie. No. Nie spodziewałem się, że takie schody piękne są. No ja polecam osobiście. Już nawet nie widząc filmu finalnego. No, elegancko. No i załoga przyjazna i miła. Tak, bez problemu możemy latać.
To jest najważniejsze też. Na nową miejscówkę? No jeszcze nie wjechaliśmy właśnie. Wjeżdżamy na nową miejscówkę. Ale już się robi fajna droga. Już się robi fajna. Przez chwilę było. Już się robi fajna. Terenowo. Mi się przypomina za każdym razem Słowacja. Czy to była Słowenia? Słowenia, gdzie po prostu utknęliśmy. O, już jest ciemno nawet. Tak, wstęp tak. Zbroniony. No to tam nie idziemy. Teren prywatny. O. Aha. No to tu na polu zawrócimy najwyżej. I po prostu jechaliśmy taką wąską drogą i dojechaliśmy donikąd i była już... Co, zawracaliście? No, był dosyć duży problem. Nie chcę mi się go pytać, bo tam jak ktoś będzie zainteresowany, to niech się cofnie do tego odcinka. Także jedziemy taką... ciekawą drogą polną. Zobaczymy, czy dojedziemy na miejsce. A następne miejsce to? Wiadukt kolejowy. Mógłbym się tak bawić, gdybyśmy mieli sporo czasu, ale trochę czuję napięcie czasowe, no tak. że powinniśmy zrobić jeszcze kilka innych miejsc i teraz nie jest mi wcale fajnie jechać i nawet pchać to auto. Lecimy. Dobrze, że nas trzech chłopa jest, to może jest szansa, żeby dobrze wyjechać. Kaloszy nie wzięliśmy. No to już nie. Zabytkowy wiadukt zdronowany. Myślałem, że będę latać na początku awatą, ale niestety przeszarżowałem na pałacu i chciałem przecieć przez drzwi busa. No i trochę się obszczępiły śmigła. Widać, że profesjonalistą po prostu nie jestem. Także co, nie wziąłem imbusa. Tym bardziej nie jestem profesjonalistą. Mam go w innej walizce. Jest to kolejna rzecz, o której zapomniałem. No trudno. Ostatnim razem zapomniałem śmigieł, tym razem zapomniałem małego imbusa. Ale to tylko dlatego, że po prostu zawsze jeździłem na wyjazdy mając sprzęt w różnych walizkach, a nie w jednym plecaku. No i po prostu nie przepakowywałem wszystkiego. No a jednak warto było. No, do końca wyjazdu awatu już nie uruchomię. Dronuję Maviciem i heja, lecimy, panie Tomaszu. A pan Tomasz tutaj jeszcze kręci. No jeszcze ostatnie ujęcie, bo mam aktorów na moście. Zajechaliśmy na pałac w Harcicach, ale okazało się, że jest to ośrodek leczenia uzależnień, więc daliśmy... Myślę, że tych ludzi może boleć głowa i być te drony. No, muszą sobie poradzić ze sobą, ze swoim problemem, nie będziemy im tutaj przeszkadzali. Ale ładnie mają warunki, taki ogród, nie? Tak, no, mogą sobie wyjść, pospacerować. No, przewaga facetów, w zasadzie sami faceci, nie? No, może ktoś z administracji jest żeński. Dla równowagi. No nic, no, pozdrawiamy, niech się chłopaki tam trzymają, czy ktokolwiek tam jest, tam jedziemy na kolejne miejsce. Tak jest. No, dziewczynka zrywa gruszki. I to jest właśnie, chciałem powiedzieć, polska złota jesień, ale to nie jest polska złota jesień, tylko piękne polskie lato, które jeszcze trwa. Zamek w Sierakowie jest taki tak mały, że jak odpalę drona w jednej pozycji, to będę mógł już od razu go wyłączyć, bo ani w lewo, ani w prawo nie poleca. Chyba, że to będzie takie latanie po ścianie. A ty, ale tu ładniejszy rynek mają, widziałeś? No, ale ładnie wygląda. Zamek w Sierakowie ładnie się tu dzieje wygląda. W tym ryneczku i nie jest betonoza, bo takie drzewa są. Nawet lodziki mają. Pięknie tutaj. Tęcza, odzież, drogeria.
No wszyscy na lody przychodzą. Pan zamiast piwa to stoi z lodem i to się podoba. Tak, a nie, że o 11, gdzie to byliśmy, no. Kobieta oferowała mi zimne piwo zamiast zimnej Pepsi. To jest klasa. Nie było zimne. No. Picia normalnego nie ma, tylko piwo jest z rana, bo w sobotę o 11 pije się wiadomo co. Nie będę robić tego miejsca, odpocznę. Do następnego miejsca mamy 1,5 godziny. Dobra, to jakby szybko skręcę. Także powoli zbieramy się za wokół, że Drone Trip 9 dociera do końca. Nie jest zrobiona cała lista. Nie mów nic słowa koniec. Nie wymawiajmy tego słowa. Czy no jest to bardzo deprymujące, jeżeli jeździsz, wybierasz miejsce i albo jest miejsce tak małe, że po prostu nie warto w ogóle odpalać drona, albo jest miejsce... Jakie trafiliśmy jeszcze? Zamknięte? Ośrodek ten zamknięty. No, tak. Tak po prostu jakoś po drodze poleciało. Że nie było po kolei. No. Trudno, zdarza się, no już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze coś jest po drodze nie tak. No, nie było jeszcze serii, że 10 razy z rzędu coś jest nie tak, w sensie, że są pozamykane zamki, także nie jest jeszcze źle. Ja czekam jeszcze na kolejną miejscówkę, może tym razem się poszczęści i tyle. No jestem czasem wybredny, a po prostu teraz mi się nie chce lecieć, no co? No to takie zamku mi się nie chce polecieć, no. No nie chcę mi się. No dobra, może być. Pałac w Przytoku to miejsce, w którym znajduje się młodzieżowy ośrodek terapeutyczny. No takie mamy dzisiaj szczęście, że jeździmy po takich właśnie ośrodkach terapeutycznych. No i pałac w Przytoku jest przepiękny, no bardzo ładnie wygląda. Szkoda, że nie zaświeciło słońce. Ale cieszę się, że mogliśmy go skręcić i że tutaj jesteśmy. Od września zaczyna się tutaj sezon, także jesteśmy tak naprawdę w ostatnim momencie, w ostatniej chwili. No, największym problemem jest chyba przerzucanie się pomiędzy miejscami. Teraz mieliśmy 1,5 godziny z miejsca do tego miejsca. No i to jest właśnie problem, że jednak schodzi nam trochę dnia i przez to tracimy miejscówki. No ale tak się właśnie zdarza, że no, te miejsca są rozstrzone od siebie, nic się nie poradzi. Trzeba mieć to na uwadze, jeżeli się uprawia, że tak powiem, taki sport, to jest to wliczone w ryzyko. Raz się zrobi więcej, raz się zrobi mniej. Dzisiaj chyba odpadły nam 3 miejsca po drodze. Nawet nie wiem, czy nie 4. I tak jak mówiłem, no jest to trochę demotywujące, ale jak trafi się na takie wspaniałe miejsce jak to i wiele innych, które zrobiliśmy na tym drone tripie, no to człowiek później jest radosny i cieszy się, że może uwiecznić takie fajne miejsca. Dużo miłych chwil na tym wyjeździe spędziliśmy, przeżyliśmy, więc ja uważam drone trip za udany. Mam nadzieję, że będziecie oglądali kolejne nasze wycieczki, wyprawy oraz moje solo wyjazdy. Czekam na Tomka, aż przyjedzie. No, przyjdzie. Nie wiem, gdzie jest Tomek. Zalatał się. O, idzie. Idzie? Nie idzie. No, lata, robi ujęcia. No dobra. I co? Fajny, najfajniejszy, po prostu ten mi się podobał z całego drone tripa najbardziej. Tak? Tak. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec drone tripa? Nie, dziękuję. I do zobaczenia. Następny drone trip, nie? 10. No, już niedługo. No to tymczasem bywajcie zdrów.